To jest Rich Stacker, czyli transporter kontenerów szwedzkiej firmy Kalmar. Taki troszeczkę przypominający wózek widłowy, tylko znacznie większych rozmiarów. Waga takiego sprzętu 60 ton. Koszt jakieś 2 miliony. Sama opona kilkadziesiąt tysięcy. Tutaj jest taki chwytak. Do kontenerów. Twist locki, które się przekręcają i zaczepiają kontener. To się może rozszerzać, zwężać, obracać. Tam jest widać taka takie tryby. Tu są jeszcze takie łapy, które się opuszczają i można chwycić całą naczepę razem z kołami i podnieść ją do góry i wsadzić na pociąg. Kalmar. Piękny, monstrualny sprzęt. Zawsze mi się one podobały. A to drogi. A ten już nie ma tych łap do podnoszenia naczep. Akurat trwają jakieś prace konserwacyjne, tylko pojechali gdzieś panowie, pewnie na obiad. Także nie będę ich tu stresował. Szybciutko sobie podszedłem i króciutki filmik zrobię. O, tutaj zauważyłem, bo tu oglądałem wcześniej smarowanie. Tu jest to wód, pojemnik. A tutaj mamy układ wspomagający, kierowanie. I tu widać wszędzie dochodzi smarowanie. Wszędzie mamy właśnie podajniki smaru. No. Z tyłu wygląda jak wózek widłowy. Tylko taki duży, no.